Elo, elo! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z gry The Last of Us Left Behind, czyli krótko mówiąc, ostatni z dupy, plecy, lewe plecy. Dobra, takie jest oficjalne tłumaczenie, zaufajcie mi, angielski to moje drugie imię, więc nie mogę was oszukiwać. Tak czy siak, jesteśmy teraz znowu na etapie typu dostań się do wielkiego helikoptera medycznego, który wisi nad ziemią. I zaraz się tam dostaniemy. Tak sobie tylko tu jeszcze obchodzę. Tu mamy nawet jakieś takie pierdoły. I na jak amunicja do pistoletu leży. Tak jakby gra sugerowała, że będzie jakieś małe strzelanko. Tak, generalnie takie rzeczy raczej postaramy się oszczędzać, bo wiadomo, że nie chcemy zrobić jakiegoś nie wiadomo jakiego dużego rozpiszcu. Tak sobie jeszcze tutaj poprzebiegam tylko po tych wszystkich jakichś ruinach, czy coś tutaj się wala. Choć mówię, że w tej części raczej nie będziemy się jakoś bardzo skupiać na penetrowaniu każdego najdrobniejszego miejsca, gdyż najnormalniej w świecie uważam, że to nie jest konieczne, bo to jest krótkie DLC. Więc będziemy zbierać rzeczy, które ostatecznie i tak będziemy nie wykorzystamy, będziemy musieli zostawić. Ale kartka papieru do podcierania się weźmiemy. Ponieważ kończą się zapasy, szeryf Eugenie i Ellis i ja weszliśmy do magazynu w celu pozyskania dodatkowego zaprowiantowania. Z zaskoczenia zaatakowano z grupy około 6-7 zainfekowanych w drugim stadium. Dobra, bla, 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 bla. Bla, bla, po odbyciu ożywionej rozmowy, podczas której szeryf Ellis próbował targnąć się na własne życie, obezwładniłam go. Następnie złamałem protokół, odizolowałem infekcję opaską ściskową. Później udało mi się znaleźć, zdezynfekować piłę chirurgiczną, wstrzyknęłam szeryfowi Ellisowi morfinę i przystąpiłam do amputacji kończyny kilka centymetrów nad ugryzieniem. Jestem pewna, że gdy Ellis odzyska przytomność, infekcja maczużnikowa ustąpi. O właśnie, to jest w ogóle ciekawe, czy w momencie, bo to jest taki typowy przykład zainfekowania zombie. Tutaj można się zainfekować przez ugryzienie, ale można się zainfekować przez zarodniki, bo te infekcje, czyli bycie zombie, to jest jakaś taka swego rodzaju choroba, która też jest wypuszczana przez jakiegoś takiego grzyba. Cholera wie tak naprawdę do końca, o co chodzi. W każdym razie, dobre pytanie jest, czy w momencie ugryzienia, na przykład w rękę, można odciąć rękę i gitara się ma. Wydaje mi się, że tak, bo w zasadzie czemu miałoby tak nie być? Obsute. Dziękuję panom żołnierzom. Jak to włączyć? Pewnie musisz iść wzdłuż kabla. Prawda, Joel? Dobra, idziemy, idziemy za przewodami. Luźna łyda, poradzimy sobie. Mamy kilka przewodów w różnych miejsc. Pójdźmy na początku sobie tym przewodem. Latareczka. O, kotek! Jebany kot. Kotek! To jest słodki kotek! Jak go znajdziemy, to się z nim zaprzyjaźnimy. No dalej. Okej. Dobra, ten nie wejdziemy. W takim razie pójdziemy wodą. O rany, ale zimno. Dobra, daj spokój. Ta woda jest świeżutka. Jezu! Nie zabić? Znowu ten słodki kotek! Dobra, Ewelina, musimy go dorwać i nazwać Puszek. I zaprzyjaźnić się z nim, będzie naszym kochanym zwierzątkiem. O rany. Dobra, teren jest oczywiście. Nikogo tu nie ma żywej duszy. Powiem wam, że te centrum handlowe całe szczęście jest opuszczone, więc easy peasy. Okej, koniec wycieczki. Dobra, wystarczy włączyć teraz ten. Dupa. O. Nie ma prądu. Nie ma prądu, nie ma paliwa, a nie prądu. Dobra, co mamy? Z szeregowym Ellisem nie jest najlepiej. Ma gorączkę i zwraca jedzenie. Może popełniłem błąd, może amputację przeprowadzono za późno, może przemieni się, kiedy akurat nie będę go obserwowała. Poza tym dochodzi jeszcze kwestia protokołu postępowania w przypadku infekcji. Mieliśmy wyjścia, musieliśmy zrobić to, co zrobiliśmy z oficerem Kaufieldem. Bo my, zresztą, koło jak chcę oszukać. Zamordowaliśmy Lariego, Ellis go przytrzymał, a ja strzeliłem go jak psa. Jego krzyki wciąż mnie prześladują. No nic, czyli krótko mówiąc, amputacja się nie udała. Może faktycznie była zrobiona za późno, a może trzeba było odciąć większy fragment zainfekowanego miejsca. O, jest paliwo.
pusto. Może znajdę paliwo. Może znajdziesz paliwo. Na te pytanie przyjdzie nam dzisiaj odpowiedzieć. Czy Ewelinie uda się znaleźć paliwo? Tego też nie mogę otworzyć. O kurwa! Czyhacze. Kurde, ajajaj, nie wyszło. Ajajaj! Ginie od mej mocy scyzoryka! Myk prosto w buziu. A teraz, gdzie ty jesteś, maciarzu? Dobra, jeden zginął od scyzoryka, a drugi zginął od mego wyrąbanego rewolweru. Ale jedno jest pewne, nie mam amunicji za bardzo. Kurde, nietrafione! Ale pech. Dobra, ograniczona amunicja, ale dobry humor przede wszystkim. Mamy cegłę przecież. Więc luźna łyda, z cegłą załatwimy każdego. Chodź tu, wąsaczu. Myk! Prosto w buziu. I amunicję nawet ma, to mi się podoba. Nie ten przycisk. Wiem, że tu jesteś. Chodź tu, wąsaczu. Masz pierdziel od Eweliny Scyzoryk. Ach, Ewelina Scyzoryk nie wybacza. Ewelina Scyzoryk spuszcza w pierdol. To już wszyscy? Na to wygląda. Dobra, zapominam o tych cegłach. Szukam paliwa. Że tymi cegłami możemy zrobić ładny rozpiździec. Dobra, tu coś jest w rogu. Tak, to jest baton energetyczny. Nice. Rozejrzyjmy się tutaj po okolicy. O, amunicja do pistoleta to się przyda. O, coś tam leży, leży. Tak, można podpierdzielić paliwo z ciężaróweczki. Pusto. No, albo i nie można. Nie ma tego złego. Zamknięte. Dobra, jednak zmieniam zdanie, jest fatalnie. To sprawdź może w innych wozach, może jednak tutaj gdzieś jest paliwo na przykład. Też pusty. Niedobrze, wszystkie samochody opróżnione. A może tutaj jest paliwo? A, jest. Ach, idealnie. Co teraz? Wziąć wąż i pociągnąć to, tak? No dobra. Okej. No. Wystarczy. Najgorzej jest zakrztusić się paliwkiem. Ajajaj. No ból i cierpienie. Odpalamy tego silniczka. Niech stanie się światłość. Zapamiętać? Nie dotykać naelektryzowanej wody. Spoko. Luźna łyda, nie planujemy nic takiego. Dobra, grunt, że teraz, kiedy jest prąd, możemy iść dalej. Swoją drogą musieliśmy chyba na... A nie, nie możemy wrócić, faktycznie, dobra. Bo w sumie powinniśmy teraz wrócić do Joela, a nie możemy, bo woda jest naelektryzowana. No dobra, w takim razie będziemy musieli wymyślić coś innego. Przejść na przykład tędy. Spokojnie, jesteś Ewelina Scyzoryk.
Nie wpadniesz do tej wody, nie usmażysz się. Dobra, tutaj pamiętamy, że jest towar do wzięcia. Oh yeah. O! Jak mam się tam dostać? Nie wiem, użyj inteligencji, Ewelino! Użyj inteligencji! Dobra, wydaje mi się, że po prostu otworzymy to i na pewno tam będzie jakieś przejście. Prawda? Albo jakieś takie właśnie magazyny. Ła, już widzę, co tu jest. Coś typu wyciągnij to stąd. Ła, czemu masz tego nie robić? Dobra. I po prostu będziemy musieli się wspiąć prawdopodobnie na tą dużą półkę. Otwórzmy jeszcze sobie ten magazyn, zobaczyć, co jest w środku. Nowy telewizor. Bieremy go. Przyda się Joelowi, kiedy będzie sobie leżał i nudził się. Dobra, tutaj zabranko. Co, ja na to nie wskoczę? No trochę jest... A, nie, dobra, wskoczymy na to, teraz widzę. Chyba, bo musimy zrobić... A, bo to jest takie inteligentne, że wchodzimy najpierw na to, potem na sro. Okej. Trochę żeśmy tego nie przemyśleli sprawy, ale dobra, wiem przynajmniej już na czym to polega. Po prostu trzeba to postawić, żeby to gówniane skrzynki przetrzymało padający garaż. Dobra, no i teraz to już na chileczku. O, klasa. I lecimy dalej. Wreszcie. Elektryzowana woda? Nie sądzę. Nie dla Eweliny Scyzoryk. Czy ja coś ominąłem z tych propów do wzięcia? Poczekaj, muszę to spatrzyć. Nie, dobra, wydawało mi się. Ewelina Scyzoryk, najodważniejsza dziewczyna to jest. No i proszę państwa, udało nam się pokonać właśnie zagrożenie w postaci wielkiej elektrycznej wody, która mogłaby nas rozczarpać. Tak, słyszę was. Dobra, mamy tu wąsaczy. Są co prawda w uśpieniu. A nie, poczekaj. Wiesz co, chyba latarkę zapomniałem zgasić. Chyba dlatego mnie usłyszały. Zorientowały się, że jestem. Tak mi się teraz wydaje. No, to chyba latarka. Dobra, poczekajmy, jak się przejdzie. Spróbuję go zadźgać, bo on jest dosyć irytujący, bo to jest ten gdyracz. Jajajaj, nie wyszło. Mam problem z szybkim się od... Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Nie no, nie wierzę, no przecież... Jakim cudem to się nie udało w ogóle? Jeszcze raz? Nie no, nie mogę go zajumać, tego jednego typa. Kurwa. Dobra, zaczekajmy jak przejdzie, no kurde, no chcę tego jednego zajumać, bo mnie denerwuje. Hmm.
Uff, udało się, dobra. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Nikt nie zauważył. Dobra, po wielu latach w końcu udało się zajumać. A uda się tego zajumać? Nice. Tak, ogólnie niebezpiecznie jest trochę zabijać ich, ze względu na to, że jak się zorientują, to masz generalnie przesrane. Ale tak po prostu spróbować przemknąć się pomiędzy nimi, no chyba będziemy musieli tak zrobić ostatecznie. Cegła jest dużo lepsza. No, szybko się denerwuje. Dobra, musimy się przemknąć pomiędzy nim. Albo się przemknąć pomiędzy nim, albo kogoś na cicho trzeba załatwić. Zarazem chyba nie możemy to za bardzo zrobić na oczach jakiegokolwiek zombie, wiecie? Ale chyba musimy ich wszystkich zabić. Dobra, nie mam wyjścia. Bo zobaczcie, żeby otworzyć bramy, to chyba będę musiał mieć swobodę ruchu. Musimy go zaciukać. Dobra. On idzie w pierwszej kolejności. Klasa, udało się. To już będzie łatwo. Bo to są już zwykłe zombie. A to w sumie głównie chodziło o to. Dobra, wiecie co, załatwmy tutaj wszystkich już. Żeby mieć absolutną swobodę. Dobra, mamy to. Ja cię kręcę, generalnie. Spierdalam. Trzeba bardzo powoli ruszać się, jeśli chodzi o tych tutaj gałganów. Bo oni, jak się za szybko ruszasz, to cię wykrywają. No i właśnie, to jest ten, to jest ta trudność troszeczkę walki z nimi, że trzeba to robić bardzo powoli. Ale udało się. Klasycznie, win-win. Weźmy sobie tutaj nożyczki. I co? I wsio. Chyba. Dobra, no musiałem to zrobić, bo inaczej byśmy tego nie otworzyli. Znaczy, może byśmy otworzyli, ale byśmy... Musieli tego zombiaka i tak zabić. No dobra. Dobra. Prąd już jest. Już kurwa. Skąd się biorą? Kurde, no przecież go bezwładniłam! Nie kołam tego, specjalnie rzuciłem go cegłą, żeby móc skopać go z noża. Dobra, spróbujmy. O cholera. Ja pierdzielę, ile tu jest. Nie dało rady. Okej, chyba to trzeba jednak zrobić trochę bardziej ostrożnie.
Kurde! Aby przeładować. Dobra, trzeba kilka razy w głowę trafić. To jest trochę problem, jeśli chodzi o tych gałganów. Dobra. Ale musimy jednak do tego podejść dosyć ostrożnie. Czyli musimy się na początku ich pozbyć, bo inaczej dupa. Kurde, możesz tak nie zapieprzać? Jak ja mam go zacić od tyłu, jak on zapieprza tak szybko, że nie jestem w stanie go dogonić? I on jakiś rushing robi chyba. Możesz tak nie rushować? Nie wierzę. Gdzie jest ta butelka? Okay. To tak, to jest najłatwiejszy sposób zabijania ich. Jeśli się nie uda ci się do tyłu podejść, tylko w pobliżu nie mogą być za bardzo też inne zombie, bo po prostu mogą to łatwo usłyszeć. Dobra. Okej, okay, ale teraz jakoś nie przybiegły zombie, więc jest dobra nasza. Muszę się wreszcie otworzyć. Zajebiście. I teraz zobaczcie, nie przybiegły zombie, więc w sumie... Do dzieła. Więc w sumie klasa, bo wcześniej to przybiegły zombie, a teraz nikt nie przybiegł. No i elegancko. Będzie towar dla tego. Będzie towar dla Joela. Dobra, wystarczy teraz wejść do śmigłowca. Żaden problem. Co może pójść nie tak w tej jakże bezpiecznej misji? O kurwa. Okej, zimna krew. Zimna krew. Co może pójść nie tak w tej misji skokczenia do helikoptera? Uhu! Przygoda! Może stąd wyjść? Tak na wszelki wypadek? Żeby tu były. Nie puszczacie. Dobra, wynoś się stąd, bo zaraz helikopter się zawali. A nie, nie zawalił się. Gotowa? Pewnie. Żartujesz sobie? Wow! Mówiłam. Wow, jak tu pięknie! Czy światła nie zwrócą uwagi żołnierzy? Nie, zewnętrzne oświetlenie nie działa. Skąd wiesz? Wiesz, Melanie mi o tym powiedziała. Nie przysłuchałem się akurat, bo coś patrzyłem na telefonie. Czemu żołnierze tu nie przychodzą, bo nie widzą tego? Chcesz spróbować? Kurwa, głupie pytanie. Odpalaj te gówno, wskakuje. Pana rumaka. Odpalaj ten szajs. Co, gotowa? Co robimy? Wow, ale ostro jazda. Riley, chodź tu. Nie, śmiało idź. Wow, ostra jazda bez trzymanki. Super. Wow, kurde. Ale mega zabawa, to się nazywa adrenalina. Kurde, Riley, zobacz jak zapieprzam na swoim koniu! Chodź, dawaj tutaj, siadaj przy mnie! Dobra, czekaj! Skakuję już na swojego konia, pędzimy! Nie, popsuło się! Dopiero wsiadłam! No niestety popsute jest, Riley, głupota, szajs jakiś znalazłaś! I to nie jest dinozaur! Podobało mi się, serio! Ona chyba ją podrywa. Mam tutaj coś jeszcze. Co to? Nie żeby coś, ale... Czemu wszyscy uciszają koło? Co to jest? Bo gada na okrągło. O ja! Znalazłaś kolejną książkę z dowcipami? Po czym można poznać uczynnego kanibala? Ma serce na dłoni. Proszę, dla ciebie.
Ale będziesz kawalarzem teraz? Wiesz co, chyba znowu jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Tak tylko mówię. Wiem, kochana. Tak tylko mówię. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że tutaj dochodzi do jakiegoś małego podrywiksu ze strony Riley. I po prostu zabrała ją na rendezvous. Dobra. Gotowa? Dobra. Naron chciał opowiedzieć kawał o Rzymie, ale go spalił. Dobre! Jest niezły. Szedł facet przez bagna i go wciągnęło. Fajny. Ale joke'i lecą! Dobre joke. Czytam książkę o przyciąganiu i nie mogę się oderwać. Co myśli zawałowiec przed seksem? Myśli, co mu pierwsze stanie. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. Idiotyczny. Chciałam wyrzucić bumerang, ale do mnie wrócił. Środek na łysienie to środek głowy. Co? O, tak, kumasz? Tak. Łysieje się od środka. Od środka. Tak. A, okej. Okay. Znałam kiedyś dowcip o amnezji, ale go zapomniałam. Dobra. Co robi dres w Subaru? Rozkręca imprezę. Dobra. Chyba nie zrozumiałe, o co chodzi. Te ryby były słabe. Tak, bo to były leszcze. Siedzi żołnierz w okopie i coś mu do łba strzeliło. Ból. Trochę brutalne. Co nie spotka bezrobotnego? O, ten znam. Nie spotka zawód. No przecież, zawód, praca, w sensie... Najlepszy żart dotąd. Super. Co to jest? Zielone, pstryk, czerwone. Żaba w sokowirówce. Dobre, dobre, śmiejemy się dalej. Spinam się, żeby popuścić. Co? To prawda, też zazwyczaj mam. To tyle? Podobne. To cały dowcip? To, tak, cały dowcip, to wszystko. Popuścić? Jakieś takie sobie też. Prawdziwy nagłówek z gazety. Wielkie cięcia w armii. Generał pchnięty nożem. No. Niezłe. Rany. Uwielbiam to. Żołnierz się rozerwał, bo wziął granat. Okej. W tym sensie. No. Żarłok zwrócił skradzione jedzenie. No! Wszystko zjadł, że zmawiał. Dobry żołk. Jak długo żyje mysz? Wszystko zależy od kota. Sucharek. Pytają Menela, jadłeś coś? A on, że ani kropelki. A gość dostał w łeb butelką wody sodowej. A niby whisky uderza szybciej. Głupie. Tak. Nasz nauczyciel mówi do siebie, a wasz myśli, że go słuchacie. Smutne to. Okrutne. No. Jaki jest paradoks biegunki? Rzadko, ale często. Obrzydliwe. Dobra, wystarczy. Schowam to. No to... do zobaczenia, sucharki. Ale to były dobre joke'i. Pośmialiśmy się troszeczkę. Dobra, to co? Fotograficzna działa. Sprawdźmy to. Musimy to zrobić. Szybko, do budki fotograficznej! Wspaniałe! Ona miała zdjęcia, praktycznie, jak graliśmy Eweliną, to mieliśmy zdjęcia. Jak to działa? Chyba trzeba postępować zgodnie z instrukcjami, co nie? Mam to zrobić? Nie, wiesz co? Ty to zrób. I zaczynamy! Miłość. Może miłość? Podrywasz mnie? Chyba śnisz. Dobra, miłość. O, dobra, uśmiech. Zmień pozycję. Jak aniołki.
Okej, coś okropnego! Dinozaur! O nie! O, 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 to teraz brzydactwo. Dobra. Ściśnij twarz, ściśnij. Dobra, robimy miny. Dobra. A teraz seksownie. Jestem sexy. O, gotowe. Super. Nie, no dobra, bierzemy to. Powtórz, nie? No bierzemy to, okej. Okay. O, te wyszły super! Co to jest Facebook? Może wydrukuje nasze twarze w książce? Wpisz nazwę użytkownika. A co napisać? Ja wiem, cokolwiek. Na przykład nazwisko. No, dobra. I robi się. No, udostępnia. Brak połączenia z internetem. Co to znaczy? O, nie wiadomo. Można po prostu wydrukować zdjęcia. Nikt nie wie, co to chodzi. O co chodzi z tym Facebookiem? No. Jakieś prastare ten. Spróbuj jeszcze raz. Dobra. Ej, no kurwa, co to ma być? No kurwa, dawaj no. Może jak się walnie tu? No i tyle byłoby z tego urządzenia. Co się stało? Chyba ją popsułyśmy. Chyba tak. Smutek, a takie fajne zdjęcia były. Więc... Rozglądamy się? Kurde, jak romantycznie przez chwilę było. Co nie? Ej, było romantycznie przez chwilę mega. Tej wagi. Ma taki suczy głos. No nie? Ja bym zrobiła to tak. Uwaga! Zmiana o 6 rano zaczyna się za 10 minut. Okej, dobra, teraz ja. Mieszkańcy muszą nosić swoje identyfikatory zawsze i wszędzie. Wszystkie oznaki infekcji należy zgłaszać do administratora obszaru. Pamiętajcie, brak działania może kosztować życie. O tak, tak, to jest zdecydowanie lepsze. No dobra, co teraz? Hej, te ruchome schody wciąż działają, chodź. Dobra, Riley, ty to masz zawsze fajne pomysły. Najlepsza randka, na jakiej byłam. Nie ma co, chodź, wow. Wow, spójrz na mnie. Wow. Widzicie, jakie kiedyś rzeczy były? Teraz już takich rzeczy nie ma, bo jest apokalipsa. No, a ty kiedyś też ruchome słody były i to była frajda. Czy to jest salon gier? Nie, no pierdzielisz. Faktycznie, Ewelina wspominała o tym kiedyś, ten, jak znalazłyśmy automat. Ja nie wierzę. Kiedyś wspominała o tym. Wow, to naprawdę działa? Dobra, znajdziemy takich... Ohoho! Deturnik faktycznie grała i nawet pamiętna, jak Joelowi o tym opowiadała. Co tam znalazłaś? To nie działa, ale zobacz, co tu działa. A to działa? Musimy na tym zagrać. Nie, nie mów, że zepsute. Zepsute. Oh. Kurde, myślałam, że uda mi się zagrać. Wciąż możesz. Jak? No, dobra, chodź. Zamknij oczy. Zamknij. Dobra. Tym się ruszasz. Tym uderzasz, tym kopiesz, a tym blokujesz. Dobra. Najpierw musisz wybrać postać. Zagrasz niepowstrzymaną, szponiastą, ale nieziemsko przepiękną Angel Knives. Mam to sobie wyobrazić? Oczy. Dobra, już. Ona stoi na skraju mrocznej świątyni, starożytnego sanktuarium, w którym organizowane są turnieje dla nieśmiertelnych. Twój przeciwnik, czarny kieł, wyłania się ze świątyni. To wielki mięśniak z trzema rękami. On chce tylko twojej krwi. Gdy on przyjmuje bojową postawę, włącza się muzyka. Gotowa? Dajesz. Runda pierwsza.
asfalcie. Runda pierwsza. Czarny kieł szarżuje na ciebie. Wyprowadza w twoją stronę podwójny cios. Podskocz! Siu, podskoczonko! Lądujesz za nim. Szybko, uderz go w plecy. Nie, uderzonko w plecy. Zabrałaś mu około 15% zdrowia. Tak! Jest! Przeciwnik z obrotu atakuje cię mrocznym szponem. Co mam robić? Wciśnij tył i blok, żeby skontrować. Atakujesz łokciami, gdy on wyprowadza serię ciosów. Odskakujesz, nie otrzymując obrażeń. Przez ostatni blok twój przeciwnik traci równowagę. Jest teraz podatny na atak. Kontratakuj niebiańskim wyrzutem. Nieźle. Nice! Wciśnij uderzenie, żeby się wyprowadzić. Wciśnij góra, blok i kopnięcie, żeby wykonać ostrą szarżę. Musisz wcisnąć je naraz. Blokuj go! Dół, przód, uderzenie, żeby wykonać atak specjalny. Ja pierdzielę, ale hardcore. Kurde! Ajajaj, dobrywałem. Nie jest łatwo. Uuu, ledwo, ledwo. Uff. Naraz trzeba było, o kurde. Kurde, blisko. Nie ten przycisk, ajajaj. To nie jest takie łatwe. Dobra, załatwię go. Yes! Wykończ go. Trójkąt. Ekran robi się ciemny. Noże Angel Knives zaczynają świecić. Raz za razem przebija mu tułów, dopóki jego serce nie wyleci z klatki piersiowej. Odchyla się do tyłu i kopnięciem z półobrotu pozbawia go głowy. Fontanna krwi zalewa całe pole walki. To ultra zabójstwo. Angel Knives podnosi pięści do góry. Wygrywasz. Zajebiście! Nieźle jak na pierwszy raz. Jak? Było okej. Okay. Zajarałaś się. No dobra, trochę. Słyszysz to? Hej, wiesz co? Musimy wracać. Ja muszę wracać. Masz mnóstwo czasu, hm? Riley, chyba wyczerpałam na dzisiaj swój limit przypałów. Umówmy się na jutro, dobra? Nie mogę. No, to może pojutrze. No dobra, to w takim razie kiedy? Mam rozkaz wyjazdu. Skąd? Z Bostonu. Mam dołączyć do grupy w innym mieście. Mówiłam im, że chcę zostać tutaj. Ale wiesz, jaka jest Marlene. Ona zawsze wie lepiej. Nie ma z nią dyskusji. Jutro mnie zabierają. Okej. I tyle? No a co mogę powiedzieć? Nie wiem, no może dorać mi coś. Mówię serio. Po co mnie tu wzięłaś? Chciałam cię zobaczyć. Nie, po co mnie tu wzięłaś? Sama nie wiem. Sama nie wiesz. Może żeby się odciągnęła od tej decyzji. Mam ci doradzić? Albo cię kocha. Idź. Nie wiadomo. To co, no pożegnajmy się. Idę zobaczyć, co tam się dzieje. Riley! Riley! Chcę, żebym odciągnęła po prostu od tej decyzji, tak mi się wydaje. Powiedziała, zostań, nie opuszczaj mnie. I wtedy Riley powie, no dobra, no to jak tak mówisz, to cię nie opuszczę. Gdzie ona polazła? Riley! Gdziekolwiek Riley! Ona polazła, tego dowiemy się w następnym odcinku przygody The Last of Us Remastered Left Behind. Bo tak się chyba te DLC nazywa, ale nie mam takiej stuprocentowej pewności. A tym akcentem się z wami żegnam, zapraszam na kolejne odcinki, piszcie, czy się podobało, dzisiaj było naprawdę śmiesznie. A teraz elo elo!